Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. We wtorek 25 października o poranku Bożym Słowem, które zapisane jest w Starym Testamencie w Księdze proroka Jonasza, gdzie w 4 rozdziale, 4 wierszu czytamy: Pan odpowiedział, czy to słuszne tak się gniewać? A w Nowym Testamencie w liście apostoła Pawła do Galacjan w 6 rozdziale w 1 wierszu czytamy: Jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Moi kochani, żyjemy w świecie, który szuka sensacji. Ludzie bardzo szybko potrafią wydać wyrok, ocenić drugą osobę. Niejednokrotnie swoim słowem potrafią skrzywdzić, potrafią zranić drugiego człowieka. Nawet najdrobniejsza rzecz urasta niejednokrotnie do rangi sensacji. Bardzo łatwo jest nam ocenić drugiego człowieka, bliźniego, brata i siostrę. To dzisiejsze rozważanie, moi kochani, nagrywam z Kościoła Ewangelickiego w Kluczborku. Za mną, wysoko nade mną, wisi krzyż z Jezusem Chrystusem. On, moi kochani, nie ocenia. On przebacza. On nie wydaje zawczasu wyroku, tylko pozwala nam zrozumieć, jakie błędy w życiu popełniamy. Przemawia do nas przez swe słowo, przypomina o Bożej miłości, o Bożej łasce, o Bożej dobroci i prosi, aby z każdą sprawą się do Niego zwrócić, nawet z tą najtrudniejszą. Czeka na naszą modlitwę, która będzie opowiadała o nas samych, która wyzna nasze słabości, nasze grzechy, nasze ułomności. Czy On zawczasu wyda wyrok? Nie. On czeka. Każdemu z nas Bóg daje szansę ku temu, aby się nawrócić, aby pozwolić na to, by w naszym życiu zadziałał z pełną mocą, dobrocią i łaską Duch Święty. A Boża miłość nie zna granic. Bóg w swej łasce, w swej miłości, w swej dobroci czeka na nas z otwartymi ramionami. Pragnie nas przytulić, pragnie nas pocieszyć, pragnie nas pouczyć przez swe słowo, delikatnie. I przypomina, abyśmy nie gniewali się na bliźniego, aby nasze życie, nasza codzienność nie była przepełniona negatywnymi emocjami, abyśmy nie oceniali innych, ale wpierw patrzyli na siebie, abyśmy doceniali to, co z Bożej hojnej ręki otrzymujemy. Otrzymujemy łaskę i dobro i abyśmy właśnie takimi wartościami z innymi się dzielili. Na dzień dzisiejszy jeszcze wyznaczone jest słowo Augustyna z Hipony, który powiedział kiedyś: gniew jest małą gałązką, nienawiść belką. Gałązka uprawiana i nawożona staje się belką. Chciejmy, moi kochani, w naszym życiu kierować się Bożą miłością i Bożą sprawiedliwością. Spoglądajmy na bliźniego zawsze jak na tą osobę, która potrzebuje wsparcia. My także potrzebujemy wsparcia. Bóg nam daje swe wsparcie przez miłość, przez łaskę, przez swą dobroć. Pamiętajmy o tym, że to wszystko, Boża miłość, Boża łaska została dla nas objawiona w Jezusie Chrystusie. Bóg nas nie ocenia, ale czeka na nas. Czeka cierpliwie i pragnie wysłuchać każdej modlitwy, każdego słowa. Pamiętajmy o tym, moi drodzy. Życzę wszystkiego, co najlepsze na ten dzień dzisiejszy, na resztę tygodnia. Zostańcie z Bogiem. Życzę Bożego błogosławieństwa, Bożej łaski, Bożej dobroci. Nie oceniajmy zawczasu bliźniego, ale wpierw zawsze kierujmy się Bożą miłością, Bożą sprawiedliwością. Bądźmy względem siebie wyrozumiali i miłujący się wzajemnie. Amen. Pa, do zobaczenia.